stronie, a ja raz, że sobie gramy Minecrafta tutaj. Jeśli mi się powoli wyładowuje bateria w mysz, co to do tego. Muszę być delikatny tutaj, jeżeli chodzi. Nie wiem, czy tutaj w tym kraju w Europie jest w ogóle coś takiego jak bateria do myszki. Racja. Ja w ogóle tutaj kopię kwarc i pokazuję wam właśnie moje zbiory. To są moje zbiory. Moja myszka jest w okrutnym stanie. Dobra, tutaj budowałam bardzo długo most. I właśnie teraz pojawimy się w twierdzy. Właśnie tutaj jest twierdza. Dobra, po prostu będę padem tutaj wszystko robił na tym odcinku. Ale tylko, że teraz nie wpadł do lawy. Bo to, co teraz przynoszę do domu, jest mega cenne. A ten most budowałem z 15 staków netherraka. Dobra, padnę teraz. Muszę tutaj wszystko robić. Dlatego potem odcinku się zapytam, czy dzisiaj albo jutro będzie można pójść po baterię. Ja po myszki, o ile w ogóle jest w tym kraju. A się wracam tutaj teraz do swojego domu. Mając taką ilość rzeczy. Mój kigał ze szczęścia, jedna wydajność o dwa, niezniszczalność o dwa, wydajność o dwa, jeszcze nie. I szczęście 1 teraz się zużył. A to był kijów za 24 emeraldy. Na przecenie jest. Normalnie to by kosztowało 27. Dobra, i teraz mam nadzieję, że. I czekaj, a może ten trik wyjdzie. A może stary trik zadziała z myszką. Stary trik z myszką nie działa. Wkładam baterię. Nie działa. Mam rozładowaną myszkę. No to chyba się zbyt dużo nie pobawię. Dobra, kładę i tutaj wszystko na daru i upadam.
Wezmę i teraz wszystko, co tutaj mam, przerobię na sztabki, czy... Całkiem dużo tych sztabek, ale spójrzcie, myślę, że będzie ich więcej. Po prostu wezmę i przerobię na sztabki. Mam 47. Nie, nie, to skrzynka, tylko ta. I z shiftem wkładamy. To szukam, czy tutaj jeszcze nie mamy jakiegoś innego kwartu. Na razie to wszystko wkładam na budowę tego domku, który już zaczyna jakoś wyglądać. A od środka. Fajnie, trudno się gra padem. Trudno się serio gra padem. Mamy 14 level i my tutaj teraz się zajmiemy rozwojem i się przygotowaniem. A drugie rzeczy, bo tutaj już zaczął głębować i budować mob grinder, za jakiś czas przełączy się na inny tryb, ale Kuba posadził mi marchewki. A ciężko się propadam. Tak serio się ciężko propadam. Zabrało mi się przez przypadek jedno nasionko. Trudno się tutaj gra. Po prostu tak pada. Trudno się gra pada. Zbierzmy te marchewki, a dzisiaj się zajmuję rozwojem villagerów. Może i nie rozwojem, ale tym, żeby zdobyć jeszcze emeraldy. Tutaj jest jeden rządek niedosadzony. Nie, do tego rządka tutaj nie powinno być. Należą do ich na buraki. Panowie wolniej rosną. No to fajnie. Upsuję sobie drobinkę. Teraz zapytam się, czy Kuba lubi grać padem. Już mam ponad stack marchewek. Ale ciężko gra padem. Nie chciałam tego zbierać.
Nie wiem, jak mama może pracować z samym padem. Jak mama może pracować po prostu z samym padem? Jak ona to robi? No mój pad jest stary. Ten komputer już ma 8-2 lata. Już ciągnie. Ty nie możesz ich na telefonie. Czyli, że muszę przycisnąć, żeby coś zniszczyć. Ja po prostu nacisnę na to podstawie. A, okej, okay, czyli jednak możemy pracować z samym padem, a już grać tak po prostu sobie to nigdy padam. Dobra, to tym jeszcze wyrosło. Jeszcze tutaj mi wyrosło i tu. A wczoraj na morzu były takie fale, że normalnie wczoraj chcieliśmy sobie popływać łódką, a nie mogliśmy, bo były przez cały dzień fale o wielkości takiej, że jakby położyć, że jakby tam 6-latka wziąć, to co falująca fala by mogła go porwać. Tym bardziej, że jakby podskoczył, to by się wywalił. Fale już ogrodzie w Robloxa, co jest fajne niż w Minecraft. Tam to przynajmniej można obracać kamerę strzałkami. No rad. Odcinku się zapytam, czy Kowal lubi grać padem. Dobra, może to ten. Jeden z tych to... Przecę na marchewki. Dziękuję. Upgrade'ujmy go. A ty? Ja chcę ciebie zobaczyć. No i te drzwi się otworzą, no. A, nic takiego. Pad litości! Ale już enter. O, jest! Wreszcie. Ale wszyscy już co do kompost, żeby było na te na mączkę po prostu. Dobra, wracamy, mając sobie 10 osób więcej. Fajnie by było, gdybym mogli handlować za trzcinę czy coś. Proszę, kosztowności gratuluję. 10 emeraldów, a ja dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę, subika, a też powrót do Netheru i zbieranie farmy, to tutaj było, więc przepraszam, ale akurat jeśli ładną grę są, mamy szkanie, padłem, albo podziękuję za oglądanie. Pozdro.